Cześć Wam wszystkim, na imię Zbyszek, jestem alkoholikiem. Witam Was bardzo serdecznie ten poranek 18 października. Lekko deszczowy u mnie, ale jestem z Twoim psem na spacerku w lesie, moim ulubionym. Lasy Łańskie. Czuję się dzisiaj już dobrze, fajnie. Wieczorem kładłem się taki obolały, mam rodzinę chorą, przeziębioną, córka, żona przeziębione. Też się martwiłem wieczorem, że będę chory, ale jakoś rano wstałem, jest fajnie, jest ok. Czym jest dla mnie wolność, nie? Dla mnie wolność to jak usłyszałem kiedyś, to odpowiedzialność. Wolność to odpowiedzialność. Wiecie, i coś w tym jest, nie? Że podejmując decyzję zgodnie ze swoją wolą, wolną wolą, muszę mieć świadomość, że poniosę konsekwencje tego, nie? Jeżeli będą błędne decyzje, jakie one by nie były, poniosę pozytywne albo negatywne konsekwencje tych moich decyzji. I to jest to świadome życie, czyli ponoszenie konsekwencji i odpowiedzialność za swoje decyzje. I dla mnie tym jest wolność. Co rozumiem przez pokorę? Chyba drugie pytanie, nie? Dla mnie pokora to jest akceptacja życia takiego, jak ono jest, akceptacja stanu rzeczywistego, nie? Czyli zmieniać to, co mogę zmienić, a czego nie mogę zmienić. To w naszej modlitwie jest o pogodę ducha. Czyli im szybciej zaakceptuję stan rzeczywisty, w którym się znalazłem i przestaję z tym walczyć, tak jak napisane jest w Wielkiej Księdze, przestaliśmy walczyć z kimkolwiek i z czymkolwiek. Moment, kiedy ja zaakceptuję stan rzeczywisty, w którym się znalazłem i przestaję z tym walczyć, jest szansa, że pójdę w działanie i będę mógł zmienić. Ale trzeba łatwiej mi zmienić swoje myślenie siebie, czyli wtedy łatwiej mi zaakceptować stan rzeczywisty i moje otoczenie i osoby, które spotykam na drodze, nie? Czyli akceptacja. I to chyba o to chodzi w tej pokorze, żeby nauczyć się przyjmować, jak najkrócej walczyć, jak najszybciej akceptować i przychodzić w działanie. Nie? To mi ułatwia życie i walka to energia, którą się traci, nie? A najgorzej tracę energię na bezsensowną walkę, czyli która nic nie pomoże, nic nie zmieni, a tylko się uszarpie. Nie? Także tak rozumiem pokorę. Miłego dnia Wam dzisiaj życzę, fajnego. Pomimo deszczyku jest fajnie w lesie. Spaceruję sobie. O, mój piesek popatrzył jeszcze. Trzymajcie się. Miłego dnia. Pogody ducha. Hej.